imię Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drogie siostry i bracia, 4 grudnia to tradycyjne święto górnicze Barbórka. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy ze stanem górniczym są związani. Życzę wiele Bożego błogosławieństwa, satysfakcji z pracy, a nade wszystkim wiele bezpieczeństwa. Wszystkich Was pozdrawiam tradycyjnym Szczęść Boże. Słowo Boże, które wyznaczone jest na dzień dzisiejszy, zapisane jest w księdze proroka Izajasza w 41 rozdziale, 10 wierszu, gdzie czytamy: Nie bój się, bom ja z Tobą. Nie lękaj się, bom ja Bogiem Twoim. Słowa dzisiejszego tekstu ustami proroka Izajasza kieruje do narodu izraelskiego sam Bóg. Wybrany lud Boży, Izrael, zgrzeszył przez nieposłuszeństwo wobec nakazów Słowa Bożego. Pan przez swojego proroka rządził jego sądem. W tym sensie Bóg wydał swój lud w ręce swoich wrogów, został zesłany do niewoli babilońskiej. Jednak po tym wyroku, po tym sądzie obiecuje, że jego lud nie musi się bać, bo on będzie z nimi. Ta obietnica obowiązuje do dnia dzisiejszego i dotyczy także nas, wybranych przez Boga jako lud nowego przymierza, Kościół Jezusa Chrystusa. Tak jak Izrael bał się wielkich światowych mocarstw, tak dziś ludzkość boi się chorób, problemów ekonomicznych, rodzinnych i wielu, wielu innych doświadczeń. Strach gwarantuje nam porażkę. Poczucie niestabilności pochodzi bowiem z grzechu. Kiedy Bóg szukał Adama, ten wyznał, że się boi. Stojąc w obecności Boga, bał się, ponieważ był świadomy swego nieposłuszeństwa. Strach ma także pozytywną konotację, którą jest rozpoznanie, jak mali jesteśmy przed Bogiem, a zarazem grzeszni. Jeśli mamy tę świadomość, skłania nas do szukania ratunku u Boga. Pozwala wołać za psalmistą: w Tobie, Panie, ufność pokładam, niech nigdy nie będę zawstydzony. W sprawiedliwości swojej ocal mnie i ratuj. Nakłoń ku mnie ucha swego i wybaw mnie. Bądź mi skałą schronienia, twierdzą ratunku mojego, boś Ty opoką moją i twierdzą moją. Jaką słyszymy odpowiedź? Nie bój się. Ustami tego samego proroka mówi Pan do swego ludu, Izraela: Nie bój się, bo Cię wykupiłem, nazwałem Cię Twoim imieniem, moim jesteś. To oznacza, że Bóg jest Twoim i moim Bogiem. Bogiem, który sam zapragnął Ciebie, stworzył Ciebie, wybrał sobie Ciebie i mówi: ja jestem z Tobą. Ten Bóg prosi Cię, byś się nie lękał i nie trwożył tym wszystkim, co Cię otacza. Gdyż On zawsze jest z Tobą. On zawsze otacza Cię Twoim ramieniem, przyjdzie z pomocą, mówi, że nieustannie będzie się wspierał. Sam Bóg jest z Tobą. Tylko On wszystkiemu potrafi zaradzić. Jeśli brak Ci sił, posłuchaj, co mówi Pan. Nie bój się, bom ja z Tobą. Nie lękaj się, bom ja Bogiem Twoim. Wzmocnię Cię, a dam Ci pomoc. Podeprę Cię prawicą sprawiedliwości swojej. Jestem Twoim odkupicielem i przychodzę Ci z pomocą w każdej sytuacji. Te same słowa zapewnienia wypowiadał Jezus. Gdy zmarła córka Jaira, powiedział: nie bój się, tylko wierz, a będzie uzdrowiona. Do swoich słuchaczy, jak i do nas, do swego Kościoła, mówi Jezus: nie bój się, maleńka trzutko, gdyż upodobało się Ojcu Waszemu dać Wam królestwo. Boże,
Królestwo. Królestwo łaski, pokoju i zbawienia. Sposobem na znalezienie bezpieczeństwa, pokoju serca, wolnego od strachu przed grzechem i śmiercią, a zarazem źródłem nowych sił, radości, pokoju, aby nie stracić serca, jest poznanie Boga. Najmocniej wyrażają to słowa modlitwy Jezusa, który prosi: Ojcze, nadeszła godzina, uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie, jak Mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których Mu dałeś. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Tak. Jedynym sposobem poznania Boga jest komunia z Nim, społeczność, gdy trwamy przy Jego Słowie, społeczności Komunii Świętej w modlitwie. Jedynym sposobem, aby żyć w duchu i być pod opieką Bożą, jest mieć społeczność z Panem. Nie możemy powiedzieć, że Bóg jest moim Bogiem, jeśli Go nie znamy. To Twoja, droga siostro i bracie, decyzja, by poznać Boga. Dlatego w okresie Adwentu, który przeżywamy, odzywają się do nas słowa zachęty. Wykrzykuj z radości i wesel się, córko syjońska, bo to ja przyjdę i zamieszkam pośród Ciebie, mówi Pan. Oto Twój król przychodzi do Ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski. Gdy go przyjmiesz, poznasz, uwierzysz, będziesz miał dział w jego zwycięstwie. Przeto nie bój się, bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Amen.